Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Pogodę nadal psuje niż nad Morza Północnego i nad Skandynawii i związany z tym układem odchodzący front atmosferyczny. Dlatego w pierwszej części nocy prawie w całym kraju frontowe chmury z opadami deszczu, bez opadów tylko na krańcach zachodnich. W drugiej części nocy rozpogodzi się w centrum i na południu, a najdłużej popada na północnym wschodzie, tu jeszcze nad ranem. Chmury i słabe opady deszczu. Ta noc będzie chłodniejsza niż poprzednia, bo z zachodu płynie też bardziej rześkie atlantyckie powietrze. Na przeważającym obszarze temperatura spadnie od 8 do 5 stopni, ale na przedgórzu Karpat mogą wystąpić już przygruntowe przymrozki. W dodatku, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie, pojawią się silne porywy wiatru. Jutro zostaniemy w zasięgu niżu i odchodzącego frontu. Na przeważającym obszarze, pomimo niżowej pogody, dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Przed południem więcej chmur na północnym wschodzie. Tu jeszcze do godzin południowych może padać deszcz. Będzie chłodniej niż dziś, bo temperatura maksymalna nie przekroczy 10 stopni w Gdańsku, 12 we Wrocławiu. Oczywiście niższe wartości w okolicach Zakopanego, tu maksymalnie 5 lub 6 stopni. I znów na zachodzie i północnym zachodzie dokuczać może silny, chwilami porywisty wiatr osiągający prędkość od 30, 35 do 50 lub 60 km na godzinę. W regionie w nocy, zwłaszcza w pierwszej części nocy, jeszcze frontowe chmury i opady deszczu chwilami popada intensywnie, ale w drugiej części nocy te deszczowe chmury zaczną zanikać, pojawią się pierwsze rozpogodzenia, poranek chłodniejszy od poprzedniego, będzie około 7 lub 6 stopni, wiatr ma z południowego zachodu. Jutro więcej pogodnych chwil, przeważnie będzie takie zmienne zachmurzenie, zatem chwil ze słońcem na pewno nie zabraknie. Temperatura wyrównana, 10 stopni w Tucholi, 11 na pozostałym obszarze, nadal wiatr ma z południowego zachodu, umiarkowanie chwilami powieje nieco silniej. Ciśnienie będzie się wahać i w południe jutro barometry pokażą 990 hektopaskali. W kolejnych dniach przeplatanka na niebie, chmur, przejaśnień, może też popadać. Temperatura dość stabilna. Maksymalnie termometry pokażą 10 lub 11 stopni. Do zobaczenia.